Cześć! Witam w kolejnym odcinku. Dziś podsumowanie 2018 roku. Po obejrzeniu hipnozy głupiejemy. Zjadamy tej pody i zakładamy płatną foliówkę, którą udało nam się kupić w niedzielę bez handlu. Z zdumieniem czytamy pierwszy numer polskiego Voga. W przerwie dowiadujemy się, że ktoś wygrał 1 000 000 złotych, kobieta kura wygrywa Eurowizję, a książę poślubił amerykańską aktorkę. W napięciu śledzimy mecze mundialu i akcję ratunkową w jaskini. Choć próbujemy od tego uciec, wszędzie czyha na nas RODO. Po tym wszystkim jedziemy na przejażdżkę z samochodem, jednak w jej trakcie wyskakujemy z jadącego samochodu i tańczymy na ulicy. Świętujemy 100. rocznicę odzyskania niepodległości i po raz pierwszy wygrywamy Eurowizję Junior. Na koniec googlamy w sieci młodzieżowe słowo roku. To było podsumowanie w skrócie, a teraz trochę bardziej szczegółowo. Od 1 stycznia wprowadzono opłaty za jednorazowe torby foliowe. Nie było jednak tak, jak straszono pod koniec 2017 roku, że foliówki będą kosztować nawet złotówkę. Kosztują obecnie maksymalnie 50 groszy, ile sklepów ominęło zakaz i zaczęło sprzedawać reklamówki z trochę grubszej folii, która nie podlega wyższej stawce określonej w ustawie. Na przełomie stycznia i lutego popularność zyskało pierwsze w tym roku wyzwanie – Tide Pod Challenge. Wyzwanie to polegało na świadomym zjadaniu kapsułek do prania. Trend stał się popularny, jak to zwykle bywa, głównie wśród nastolatków. Było wiele przypadków zatruć, głównie w Stanach Zjednoczonych. Na szczęście, jak każde tego typu głupie wyzwanie, szybko straciło na popularności i już nikt o nim dziś nie pamięta. 14 lutego do sprzedaży trafiło pierwsze wydanie polskiej edycji magazynu Vogue. Okładka pierwszego numeru wywołała wiele komentarzy. Że szara, że brudna, że pełna smogu. Dlatego też gazetę zaczęto żartobliwie nazywać Smog. Krytykowano okładkową sesję Anny Rubik, m.in. ziemniaki, ziemię, brud, pałac kultury i czarną wogę. Jednak wpadka była tylko z pierwszym numerem, bo kolejne okładki były coraz lepsze, a okładka z numeru wrześniowego, internauci byli nią na tyle zachwyceni, że pisali, że tak powinna wyglądać okładka pierwszego numeru. W marcu w TVN pojawił się program Hipnoza, który szybko został okrzyknięty najgorszym programem roku. No i chyba takim był. Show o hipnozie nie przypadł do gustu widzom. Zarzucano producentom podstawionych statystów, głupie konkurencje i udawanie stanu hipnotycznego. 11 marca w niedzielę po raz pierwszy obowiązywał zakaz handlu. Handel od marca, poza wyjątkami ujętymi w ustawie, mógł odbywać się tylko w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Prowadziło to trochę chaosu, jednak po kilku niedzielach wszyscy się do tego przyzwyczaili. Zadowoleni są nie tylko klienci, ale też niektórzy pracownicy, głównie z dużych sieci handlowych, którzy zyskali dodatkowe wolne dni od pracy. Zakaz od stycznia 2019 roku rozszerza się i handel będzie mógł się odbywać tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. 21 marca na antenie TVN został wyemitowany odcinek teleturnieju Milionerzy, w którym po raz drugi w historii padła główna nagroda – 1 000 000 złotych. Nagrodę zdobyła pani Maria Romanek, emerytowana nauczycielka. Widzowie bardzo kibicowali pani Marii i cieszyli się z jej wygranej. Wygraną pani Maria przekazała na cele charytatywne, na pomoc chorym dzieciom oraz na renowację zabytkowych nagrobków. W roku odbył się w Stanach Zjednoczonych finał Super Bowl. I nie byłoby w tym nic dziwnego, przecież odbywa się co roku. Niespodziewanie największą gwiazdą show został 13-letni Ryan McKenna.
Chłopiec chciał sobie zrobić selfie z Justinem Timberlake'em podczas wykonywania piosenki Can't Stop the Feeling. Najpierw chłopiec wpatrywał się w telefon, później tańczył z Justinem i w końcu udało mu się zrobić upragnioną fotografię. Szybko stał się bohaterem memów i gościł w wielu amerykańskich programach. Oprócz Ryana był jeszcze jeden chłopiec, który również szybko stał się bohaterem memów. Mason Ramsey, czyli Yodel Boy. Mason, ubrany w kowbojskie buty i spodnie, koszulę oraz czerwoną muszkę, bydłował w sklepie sieci Walmart w Harrisburg w stanie Illinois. Ktoś ten występ nagrał, opublikował go w sieci i jak to z tego typu nagraniami bywa, szybko stał się memem. Mason, tak jak wcześniej wspomniany Ryan, również gościł w wielu amerykańskich programach telewizyjnych. Wystąpił na festiwalu Coachella, nagrał płytę i koncertuje. Jednak jodłowanie w supermarkecie popłaca. 12 maja podczas finału konkursu piosenki Eurowizji w Lizbonie wygrała kobieta kura. Tak właśnie brzmiała pierwsza wiadomość, którą otrzymałem od znajomych. Okazało się, że mieli rację. Zwyciężyła reprezentantka Izraela Neta z piosenką Toy. Piosenka Toy zaczyna się właśnie od machania rękami i wydawania dźwięków jak kura. Nie wiem, co widzowie widzieli w tej piosence, jednak to dzięki nim ta piosenka zwyciężyła. Polska odpadła w półfinale, reprezentowana przez Gromiego i Lukasa Mejera z piosenką Light Me Up. 19 maja na zamku w Windsorze odbył się książęcy ślub. Książę Harry poślubił amerykańską aktorkę Meghan Markle. Było to wydarzenie, o którym mówiono od początku roku. Analizowano w najdrobniejszych szczegółach każdy element uroczystości. Po zamkiem w dniu ślubu zgromadził się tłum ludzi, którzy choć przez chwilę chcieli zobaczyć księcia i księżną Sussex. Równolegle ze ślubem był również drugi temat, który przewijał się dosłownie wszędzie. Było to RODO. RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które weszło w życie 25 maja. Nowe prawo zapewnia m.in. łatwiejszy dostęp do danych, prawo do ich przenoszenia, usunięcia informacji o atakach hakerskich, także technologie takie jak pseudonimizacja i szyfrowanie. Jak tylko rozporządzenie weszło w życie, na skrzynkach mailowych zaczęło się pojawiać dziesiątki maili z prośbami o zgodę na przetwarzanie danych. I te maile przychodzą nawet do tej pory od różnych firm i sklepów, bowiem kary za złamanie rozporządzenia są wysokie, nawet do 20 milionów euro. 14 czerwca do 14 lipca w Rosji odbyły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Tytuł Mistrza Świata zdobyła Francja, która w finałowym meczu pokonała Chorwację 4-2. Polska zatrzymała się na fazie grupowej, przegrywając z Senegalem 1-2, Kolumbią 0-3, wygrywając jedynie z Japonią 1-0. Po mistrzostwach trener Adam Nawałka przestał być selekcjonerem reprezentacji. Nowym trenerem został Jerzy Brzęczek. 23 czerwca do jaskini Tam Luang w Tajlandii wchodzi grupa 12 chłopców w wieku 11-16 lat oraz ich 25-letni trener. Jaskinia zostaje zalana przez napływającą wodę opadową i chłopcy zostają w tej jaskini uwięzieni. Ratownicy przystępują do akcji ratunkowej i znajdują wszystkich żywych 2 lipca. Po ich odnalezieniu rozpoczyna się trudna akcja wyciągnięcia ich wszystkich na powierzchnię poprzez skręte korytarze jaskini. Wszystko kończy się sukcesem i 10 lipca cała grupa zostaje uratowana. Wydarzenie było śledzone przez telewizję na całym świecie. Do Tajlandii udało się ponad 1000 dziennikarzy. W całej operacji brało udział ponad
1000 żołnierzy tajlandzkich oraz eksperci ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Holandii, Chin, Mjanmy i Australii. Akcja została oceniona jako największa i najbardziej złożona akcja ratownicza w historii. W lipcu pojawił się kolejny trend. Jak wiadomo, internet nie znosi pustki, tak więc po jedzeniu Tide-Podów pojawił się kolejny challenge. Tym razem In My Feelings Challenge. Wszystko zaczęło się od filmiku na Instagramie, w którym komik Shiggy tańczy do piosenki Drake'a In My Feelings. Zaczyna się to od wersu Kiki, do you love me? W krótkim czasie wideo stało się popularne i ludzie zaczęli tworzyć nowe wersje tego filmiku. I jak to zwykle bywa, były coraz bardziej głupie, a przez to niebezpieczne. Zaczęli wykonywać taniec, wyskakując z jadącego samochodu. Jak można było przypuszczać, niektórzy z uczestniczących w tym challenge'u zostali ranni w wyniku wykonywania tego głupiego wyzwania. Tak jak poprzednie wyzwanie, szybko straciło na popularności i dobrze. 27 września 20 lat obchodziła najpopularniejsza wyszukiwarka internetowa Google. Pierwsza wersja pojawiła się w 1998 roku i szybko zyskiwała na popularności. Obecnie wyszukiwarka pomaga nam w wielu codziennych sprawach i wielu z nas nie wyobraża sobie bez niej życia. Jeśli czegoś nie wiesz, wygooglaj to. Google it. 11 listopada odbyły się główne uroczystości związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Wszystko to na pamiątkę wydarzeń, które miały miejsce w 1918 roku po powrocie Józefa Piłsudskiego do Polski z więzienia w Magdeburgu. Józef Piłsudski objął wtedy zwierzchnictwo nad wojskiem i został tymczasowym naczelnikiem państwa. 25 listopada odbył się finał konkursu Eurowizji dla dzieci w Mińsku na Białorusi. Konkurs wygrała reprezentantka Polski Roxana Węgiel z piosenką Anyone I Want To Be. 10 grudnia ogłoszono, że kolejny konkurs Eurowizji dla dzieci odbędzie się w Polsce. Wśród miast, w których mógłby odbyć się ten konkurs, typowane są Kraków, Gliwice, Gdańsk, Łódź i Katowice. Na koniec młodzieżowe słowo roku – dzban. Dzban to nie tylko naczynie na wodę, ale również określenie osoby o wątpliwym intelekcie. Jest to grzeczniejsza forma określenia kogoś głupim. Innymi popularnymi słowami stały się masny, dawniej tłusty, obecnie wypasiony, wartościowy oraz prestiż, jeszcze bardziej wypasiony od masnego. Więc to by było podsumowanie roku. W tym roku miało miejsce wiele różnych dziwnych wydarzeń, dziwnych programów i dziwnych sytuacji. Trudno to w skrócie wszystko ogarnąć. Mam nadzieję, że udało mi się wybrać te najważniejsze i najciekawsze. Z okazji zbliżającego się 2019 roku życzę Wam wszelkiej pomyślności i żeby ten nadchodzący rok był dużo lepszy od mijającego. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!